W miniony weekend w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się gala boksu, podczas której walczyło kilku zawodników trenujących pod okiem Piotra Wilczewskiego w dzierżoniowskim klubie bokserskim. W walce wieczoru wystąpił Mariusz Wach. Telewizja Polska zrobiła wszystko, promując dzierżoński klub bokserski, a przy okazji promując miasto Dzierżoniów, bo wydaje mi się, że nie ma takiej promocji w ostatnim czasie i dzięki właśnie temu naszej dyscyplinie sportu, z czego jestem bardzo dumny, promujemy to miasto, można powiedzieć, na rynku krajowym, światowym, bo tą galę nie oglądali tylko w Polsce, ale Polacy mieszkający za granicami kraju. Pierwszy występ Michała Leśniaka, bardzo dobry. W pierwszym rundzie już po pierwszym mocnym prawym na dół zawodnik upadł na deski. Gdzie myślałem, że naprawdę będzie ciężka walka, należała do jednych z najcięższych, bo widziałem tego zawodnika boksującego wcześniej. Bilans może nie miał zachwycający, ale wiedziałem, że łatwo skóry nie sprzedaje, że boksuje bardzo dobrze. Pierwszy mocny prawy naśledzione powalił, tylko że było kwestia czasu, kiedy będzie długi cios na korpus i tego zawodnika praktycznie no już skończy. I tak właśnie wyglądało. Wątroba raz, drugi, trzeci i praktycznie walka zakończona w pierwszym rundzie w bardzo efektowny sposób. Potrzebował Michał Leśniak takiej walki, no i takiej walki dostał. Kolejna walka Adama Balskiego, który wyszedł z bardzo doświadczonym zawodnikiem, który boksował z mistrzami. Nikt go praktycznie nie mógł przewrócić. Adam pokazał, że naprawdę jest szybki, jest silny, jest precyzyjny. W pierwszej rundzie no, powalił Łukasza Rusiewicza, gdzie naprawdę ciężko pozwolił powalić z Łukasza Rusiewicza, a Adam zrobił to. Później i zostało za mało czasu, dlatego ja już pokazywałem, żeby nie było sensu doskakiwać, bo praktycznie to było koniec liczenia i był gong. Później tylko chciałem, żeby nie rzucił się na niego znowu jakoś niepotrzebnie, tylko żeby sobie wypracował bardziej ten cios, który by był ciosem kończącym. Ale doświadczony Łukasz Rusiewicz pokazał, że naprawdę jest to godzin zawodnika, który jeździ jako tester i sprawdza tych najlepszych. Pokazał dobrą, szczelną obronę, troszeczkę klinczu, rutyny w półdystansie, przepychania, klinczowania, wkładania rąk do środka, uderzania głową. No, taka walka Adamowi była potrzebna jeszcze na dystansie 6 rund, gdzie on praktycznie miał pierwszą walkę na całym dystansie, bo on wszystkie walki wszystkie kończył przed czasem. I doświadczenie z takim zawodnikiem i o takim doświadczeniu, no to mówię, to tylko marzenie, żeby oby tak jego rozwój szedł tak do przodu i tak nabierał doświadczenia, bo praktycznie w walce musiał się szybko uczyć, żeby tej walki nie przegrać z Łukaszem. No i powracając do walki wieczoru Mariusza Wacha, no mówię, najbardziej zawiódł chyba Mariusz sam siebie, bo naprawdę wiele żalu i pretensji Mariusz już pokazał w szatni, pokazał, że jest rozgoryczony. Też wiadomo, trener jest bardzo zniesmaczony i drugi trener i Katpen, który jeszcze jest u nas, tak jak powiem, dietykiem. W ostatnim czasie wszyscy byliśmy rozczarowani, najbardziej chyba Mariusz, tak? Bo nie ukrywam, że ten zawodnik jest ciężko, żeby wygrać z nim przed czasem, ale tam brakowało troszeczkę więcej agresji, zadawania ciosów, więc dłuższych kombinacji. No i tak się stało, że Mariusz, nie wiem, no nie zaboksował tak, jakbyśmy sobie wymarzyli. Na treningach, na sparingach zdawało się, myślę, że będzie dobrze, że będzie nawet po tych pierwszych treningach widzieliśmy, że Mariusz jest dobry, przynajmniej taka forma była, bo naprawdę była, bo myślałem, że to chyba znowu głowa nie zadziałała, bo w sparingach, nawet w moich wypowiedziach krótko myśleliśmy o wygranie walki przed czasem lub bardzo efektowny sposób. A tu jednak brakło. Było tylko chodzenie, wypuszczanie z narożnika i cały czas krążenie w swoją lewą stronę zamiast zachodzenie. Nie wiem, no może Mariusz faktycznie musi stanąć naprawdę pod ścianą i wiedzieć o tym, że jak tej walki nie wygra, to już kończy się wszystko. Wtedy zaczyna boksować, bo no czegoś brakło. Nie wiem, czy może po tej walce z Powietkinem bał się trochę za mocno zaryzykować, bo Powietkin bije bardzo mocno. Myślę, może uraz został, ale jeszcze Mariusza nie skreślajmy, tak? Jeszcze może faktycznie jak już stanie nad przepaścią, to wtedy zacznie boksować.